oto zaczynamy. Chodźcie, podejdźcie tu, będę wam grał. Pan władza się na to zgadza, jak słup soli stał. Dym, dymi tu, dym, dymi tam, dymi nam dym. Kominiarz ma szczęście i ktoś razem z nim. Dym, dymi tu, dym, dymi tam, w upał i chłód. Uściśnij mi dłoń, żeby szczęścia mieć mód. Za usta chciej dać. Ach, co to za cud? No więc ja zaczynałem śpiewać w dubbingu w czasach, kiedy już jeszcze nie było komputerów, tylko nagrywało się na tak zwaną szeroką taśmę wielośladową. No i już wtedy można było śpiewać, nie może nie po tak krótkich kawałkach, ale jednak po zwrotka, refren, zwrotka, refren. Ojej, ojej, jak kolorowo tu, ojej, i biały leci z chmur. Ojej, niewiarygodna rzecz, ja chyba śnieżek obudź jej na ten dziób. Ojej! Ja w ogóle uwielbiam Bartona i muzykę Elfmana. Po prostu jak się dowiedziałem, że zostałem naznaczony, no to się bardzo cieszyłem. Dialogów tam, jak mówiłem już wcześniej, ale dialogów tam było po prostu jak malusieńko tam, ze 30 wersów, natomiast piosenki, no piosenki. Czerep mi buzuje, nie mam sił, gwiazdka nie da dziś spokoju mi. Niby jestem blisko, a tu trach, znowu mi umyka jakiś fakt. Daje mi ta ciuciu babka w kość. Ciągle było, nie ma jak na złość. Ledwo złapię, nie utrzymam, ledwo pojmę, zapominam, jak wspomnienie sprzed 100 lat. Niby tuż, tuż, a znika jak sen. To ma być? Co to ma być? Piosenki są bardzo różne. Wiadomo, że kompozytor pisząc piosenkę też ma jakiś swój poziom, wie jaka ma być, w jakiej to jest produkcji. Że jeżeli ten film jest dla dzieci, no to ta piosenka nie może być zbyt skomplikowana, bo dziecko nie będzie chciało tego słuchać. Jeżeli to jest dla szerszej widowni, no to tam można sobie popuścić troszeczkę te ograniczenia, prawda? Gdyby mógł groźny wróg, to nie wpuściłby za próg nikogo. Twoje mat, łapy łap, potem nogi, weź za pas i w drogę. Też się strasznie jarałem, bo to był pierwszy film, w którym zagrałem jakąś taką większą rolę, bo to co było przed, to były takie malutkie epizody. No i jakby od tamtego się czasu zaczęło się wspinaczka, no, że patrz, potrafi śpiewać i raczej gra i śpiewa, nie? Że to jest takie... Nieczęsto się zdarza. To jest echo, panowie. Takie coś, co mamy tutaj w Luizjanie. Mała sztuczka, nie martwcie się. Siądźcie za tym stołem. Rozluźnijcie się. Bo to ułatwi bardzo całą rzecz. A ja zrobię to, co chcę. Bo poznam waszą przyszłość. Mogę nawet zmienić ją. Spadam serca, zajrzę w duszę głąb. O ile masz duszę, solary, mogę spełnić wasze sny. Wyjaśnię może, bo to jest chyba może jeszcze też niejasne, że piosenki do filmów, zresztą chyba w ogóle piosenki na płytę do filmów i tak dalej, do publicznej prezentacji, aktorzy, piosenkarze nie nagrywają w 15 minut razy, bo to już w 15 minut można nagrać 5 wersji, bo piosenka z reguły to jest 3 minuty, w związku z tym 20 minut to jest 5 wersji piosenki i wychodzi ze studia, zarabia 2 walizki pieniędzy i tak to wygląda. Otóż, drodzy państwo, jesteście w mylnym błędzie. To wygląda tak, że piosenka Fasiliera, z tego co pamiętam, to chyba nagrywałem 4 godziny. Wydaje mi się, że chyba jeszcze za mało troszeczkę. Można było tam coś zmienić. I tak jest z każdymi, a chóry wielogłosowe, no to jest w ogóle jakaś przepaść. Zamienia, przemienia, odmienia się on. Polubisz może to, a jeśli nie, nie win mnie. To przyjaciół mych duchów sprawka jest.
Także to nie jest takie proste, ale przez to po latach, jak się słyszy tę piosenkę, mówię o swoim wykonaniu, to ta piosenka gdzieś tam jest zapisana z tyłu, może nie w całości, może nie ze szczegółami, ale wiele fragmentów jest takich, że pamięta się jakby interpretację, barwę, intencje i to wchodzi w głowę. W całym mieście nie spotkasz nikogo bardziej męskiego niż on. Zaraz wszyscy powiedzieć ci mogą, z kim chcą trzymać tu szramę, z kim razem grać chcą. Ta, ra, ra, ta, 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 dokładnie, tak, 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 tak. Zresztą Le Fou jest taki, a ten Gaston jest taki bicepsiak, nie? Karczycho. Ach, przy mięśniach mych czai się śmierć. Grama tłuszczu nie znajdziesz zbędnego. A całe me ciało i pierś kryje się. To, co ja śpiewałem Le Fou, to była druga wersja. Widzisz, ponieważ pierwsza wersja została... nie była digitalizowana i nie była 5.1. A myśmy robili, no, tam był Maniek Opania chyba tym Le Fou w pierwszej wersji. I była robiona druga wersja, technicznie doskonalsza i były nowe castingi. Stąd się pojawiła wersja obrazka. Niby jest ta sama, która była w pierwszej wersji, ale już inna była wyczyszczona. Obrazek był wyczyszczony i był lepszy dźwięk. I kto tu wie w buciorach, tak, tak, jak Gaston? Moje rogi na zawsze niech są z tobą. Cóż to za gość? Kto potrafi stukać tak w takt, jak Gaston. Tak w takt. Tak w takt. A ja zaśpiewałem chyba w ogóle na filmie takt w takt, żeby sobie utrudnić. Gdzie stumilowy rośnie las? I tam, gdzie Krzyś bawi się, jest wiele zaczarowanych miejsc, o których Krzyś tylko wie. Myśmy nawet, taki był moment, stworzyli taki chórek, który śpiewał dosyć dużo produkcji, że tak powiem, obskakiwał. Mogę wymienić nazwiska, bo to było bardzo zacne nazwiska. Olga Bończyk, Ania Maler-Jajopek, Jacek Bończyk i ja. No i żeśmy śpiewali w takim chórku czteroosobowym na wielogłosy. Sporo piosenek naprawdę w wielu serialach i w wielu filmach takich tam, nie wiem, mniej może znaczących, ale i również w produkcjach Disneya. Przebiegłe są w istocie, być możesz w kłopocie. Potrafią przybrać prawie każdy kształt. Kształt, kształt, kształt. Na skutek apetytu, chciwości i sprytu wysączą to, co ty byś łyknąć chciał. Ponieważ myśmy byli jakby w takim zespole, Marek bardzo często korzystał z Jacka, z Olgi, ze mnie, właśnie z Ani Jobkowej. Śpiewaliśmy sobie tam te chórki właśnie w Aladynie i Król Złodziei. Też żeśmy tam śpiewali jakieś takie fragmenciki. Gratulujemy ci! Masz to we krwi! Zaświadczy o tym każdy z nas! 40 nas jest tu, jeden w drugiego zbój! Warta rzeka jesteś nasz! Zamiast bratni dłoni pik wyrasta ci 80 dłoni las! Zgarniamy niezły plon! Dla ciebie mamy tron! Warta rzeka jesteś nasz! No to były takie czasy, gdzie myśmy jeszcze nie byliśmy brani pod uwagę do głównych ról, śpiewanych ani granych, ale zapełnialiśmy jakby podstawę tę chórkową. Marek miał w nas oparcie i żeśmy mnóstwo filmów, taka była bajka, George prosto z drzewa. I Marek Robaczewski napisał tekst. George prosto z drzewa, dziki człowiek zeń. I z Jackiem żeśmy śpiewali we dwóch czołówkę do tego filmu. George prosto z drzewa, George prosto z drzewa. Nie można było zmienić, ponieważ był tytuł filmu. A tempo było dosyć karkołomne. Chce każdy z nas przeżyć w życiu choć raz. Tę czarowną bella notte.
Krzysiek Kołbasiuk grał dużego kucharza w kuchni, w której nasi główni bohaterowie jedzą klopsiki ze spaghetti. No i w tle śpiewaliśmy, a ja grałem takiego starego, suchego kucharza, który śpiewaliśmy belanotę właśnie w duecie z Krzysiem. No i czas się zmieniły. Powstała wersja tak zwana ludzka z Zakochanego kuntla. I Joasia Węgrzynowska, która to reżyserowała, powierzyła mi rolę tegoż kucharza, który już nie był gruby, jak w filmie animowanym, tylko był po prostu stary w moim wieku. Och, cóż to za noc, my cudowną tę noc nazywamy Belanocem. No i także tę piosenkę zaśpiewałem po raz drugi, ale już inną partię, już nie tę partię drugą, tylko tę główną, jakby solistyczną. Och, cóż to za noc, my cudowną tę noc nazywamy Belanocę. Ja mogłem, czy w dalszym ciągu biorę udział w tym, przecież nie, jeszcze nie odchodzę chyba, i śpiewam sobie różne rzeczy nowe, na przykład Pan Jungle i Świąteczna Przygoda, gdzie też udało mi się zaśpiewać tam dwie piosenki takie bardzo, bardzo fajne. To, co zepsute, działać ma, czasu brak, robię wszak to, co się da. Ja w sercu wiem, że to będzie działać znów. Efektywna praca, dzień za dniem, to wszystko się złoży w piękny sen. Praca da owoc i niech działa tu wszystko znów. Że tak powiem, wielopłaszczyznowa, bo tam wiele partii się nakłada na siebie, prawda, w tej piosence. W związku z tym zależy wszystko od kompozytora, od reżysera również. Zależy o czego oczekuje od tej piosenki, która ma być w tym filmie, w tym miejscu, co ma przekazać, jak ta muzyka musi być. Mam zamiar w diabły porzucić tunele, na innym poziomie chcę żyć i sięgnąć gwiazd, przecież to tak niewiele. Nie żarcie ma sobą, chcę być. No tak, tak, pumba, 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 no oczywiście. Tak. Hakuna Matata, śpiewaliśmy to przecież. Stronę ludu ukłon zrobić czas. Skłonić się czas, pokłonić się czas, by bardziej szanowali nas. Bóg ciężki żywot ma, lecz gdy przez tłum się lubić da. Zbiera modły, tak, jak się to zdarzyło nam, zdarzyło nam. Zaśpiewałem za paru kolegów, ale ja nie robiłem kolegów głosów. To znaczy nie podrabiałem głosów tak, żeby śpiewać jak ktoś tam. Śpiewałem swoim głosem po prostu, bo kierownik muzyczny był na tyle spokojny i pewny, że to przejdzie. Że jakby dalej. Ale to jest normalna rzecz. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. I ziu, i bum. I ziu, i bum. Tu pucu, pucu tu i pucu, pucu tam. Jezus, to było tak głupie. Aj, 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 bez jaj. Kurs, kosmos, w to mi graj. Aj, 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 bez jaj, bez jaj. W kurs kosmos, w to mi graj. Bo to bardzo śmieszna charakter, ale to, co masz rację mówiąc o tym, że o wiele większa było, o wiele mniejsze było, mniejsze, o wiele mniejsze nasycenie rynku. Było, wiesz, no wchodził Cartoon, wchodził Kids Fox, wchodził, no a teraz ile masz tego? Ile masz tych kanałów dla dzieci, jak się wejdzie w ofertę platformy jakiejś tam telewizyjnej, to między kanałem 200 a 300 masz 40 kanałów dla dzieci. Uważaj. Śmiej się, pajacu, gdy twą miłością wzgardzono. A mało tego, oczywiście mnóstwo nowych seriali powstaje, ale między tymi nowymi serialami są przywoływania tego, co myśmy zrobili w latach 90. No, w drugiej połowie lat 90., bo wtedy się otwierały te wszystkie platformy i tego dubbingu było wtedy tak dużo. Ja nie mówię, że teraz nie ma, ale jest tak też. Ale wtedy były to, no, te kultowe takie, wchodziły Krowa i Kurczak, Kot Ik, Świat według Ludwiczka właśnie. Pozwól nazwać cię najdroższą, kocham cię. Słodko szepnij mi do ucha, kocham cię. Nie
ogień bucha serce wre. Teraz jest to wszystko przepełnione jakąś taką agresją. O wiele więcej jest agresji niż tego surrealistycznego humoru, cudnego humoru, nie? No, przecież w tym w świecie według Ludwiczka to cudowny humor. Cudowny humor. W te święta dostałem od was w prezencie 12 robaków, 11 dzieciaków, sąsiadów okropnych, 9 lat bezrobotnych, 8 psów co wyją, 7 krów co tyją, 6 długów do spłacenia, 5 napraw do zrobienia. No wiadomo, że to jest tak, jeżeli jesteś tatą Ludwiczka, to nagle nie możesz śpiewać jak Wojciech Paszkowski, tylko musisz śpiewać tatą Ludwiczka. Jeżeli jesteś Lefu, no to śpiewasz jak Lefu. Jeżeli jesteś dundersztycem, to śpiewasz dundersztycem. W związku z tym ta jakby taka umiejętność i grania dialogów i potem śpiewania tym samym głosem, no jednak jest wpisana w ten zawód, nie? No bo to tak trzeba funkcjonować, że jeżeli tak grasz dialogi, to potem kierownik muzyczny musi o tym wiedzieć, żeby się nie pytać, dlaczego tak śpiewasz taką dziwną barwą, bo tak grałem dialogi, żeby nie było takiej różnicy, żeby nagle bohater mówi tak, a ten śpiewa tak. Chcę, by moja mentorka dostrzegła mój trud, lecz uwzięła się na mnie tak po prostu i już. Szansa dziś się trafiła, żeby zdanie zmieniła, a więc wszystko grać musi jak z nut. Zaskoczę panią profesor. Nie zhańbi się znów. Zaskoczę panią profesor. To chyba powrót do jednego z pierwszych pytań twoich, że te piosenki są tak fajne, że no, dundersztyca piosenka na przykład, tak pisali te numery dla niego, tak piękne i tak charakterystyczne, różne w stylu i rapy i musicalowe i on przez laseczką i z cylindrem po prostu i stepował i wszystko robił. Że to musi wpadać w głowę, to musi wpadać, jakby zapadać w czaszce. Złociutkie, świeże masło płomień grzeje wnet. Piękna chwila, kiedy seł otula miękko biały chleb. Seł się topi, niby śnieg. Ostatnimi czasy jest tak, że z filmów są wydawane płyty, na których jest zamieszczona wersja polska piosenek, które są w filmach. No więc to musi być po prostu mucha nie siada. Nie mówię o tym, że w serialach jest mucha siada. Też jest bardzo czysto, bardzo dobrze, tylko pewne rzeczy przechodzą. O, tak może być, tak może być. Nie musimy się tak bardzo, bardzo stroić. Wersje polskie do filmów nagrywanych piosenek są wysyłane i akceptowane za ocean, w związku z tym oni tam decydują, czy to się do poprawki, czy dłużej, czy krócej, czy wyżej, niżej. Strojenie to jest inna sprawa. Strojenie głosów. Natomiast w serialach to jest tylko wewnętrzna sprawa. A teraz uważaj, czas otrzeć zazdrości łzy. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty. Więcej jest materiału, nie? Więcej jest materiałów. O tych serialach i produkcjach, które są gdzieś były na VHS-ach, których już nikt nie wie, że one były. Przecież było wtedy, jak powielanie VHS-ów i powstawały wersje, ile myśmy śpiewali piosenek w garażach, gdzieś po piwnicach. O Jezus Maria, co za czas. Jeszcze raz! Bo nie było tak? Więc to mnie było tak? Powtarzać. Smaknie wam drugi. Trzymajmy się tego. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Wy, oni, ty, ja.